Zrobimy sondę uliczną. Poszukaliśmy ciebie. A może pan powiedzieć, o czym pan rozmawiał z panem Adamem Michnika dzisiaj w 10. O wprowadzeniu stanu. I co? Jaka konkluzja? Nie ma konkluzji. A lubicie się panowie? Nie. Pani Monico? Tak? Tak, dokładnie. To nie jest. Ja chciałem też. Tak, bo to jest zabez. No? Ale czy to widzimy dobrze? Jakiś super zbliżony. Tak, ale siada. Pan wie, bardzo lubię pana brata, ale pozostaniemy i tak przy swoim zdaniu. Uważam, że głowy państwa nie należy obrażać. A brata wolno? Proszę? A brat jako człowieka wolno? Żeby brat nie obrażał nikogo innego. A i brata też nie powinien obrażać. I w ogóle ludzie nie powinni się w Polsce obrażać. Ale tak, ale kogo brat obrażał? Mówił nieprawdę? Jak Wałęsa był współpracownikiem tajnych służb. To jest oczywista prawda. Dziękuję. Można być i agentem SB i bohaterem narodowym. To jedno drugiego naprawdę nie wyklucza. Można nie być agentem SB i nie być bohaterem narodowym. Prawda? To jest... Teraz uznawana za damę dziennikarstwa polskiego, pani Monika Olejnik. To jest przypadek, który ja opowiadam i zawsze będę opowiadał. Ja byłem organizatorem tej manifestacji, podpisanej, mam dokumenty oficjalne, jeszcze nie ksera, tylko normalne, że mam prawo prowadzić, że to, że zabezpieczam. Zresztą chyba wtedy już major Majten, który rozbijał nasze manifestacje w stanie wojennym, awansował. O, panie Edwardzie, znowu się witamy, tu tego. Jak miło, starzy znajomy, co pan robi? Ja mówię, no to co zawsze, nie? Obalam władzę, która akurat nie odpowiada temu narodowi. No i wtedy pani Olejnik z tą swoją koleżanką, tą jak ona, ta druga, ta czarniała. Kolęda, tak, Kolęda Zalewska, sobie tam stoją i podchodzi do niej taka babcia ze 60-70 lat, bo to trudno rozpoznać, w taką makijażku, taką miała biało-czerwoną flagę i zapytała coś, nie? A pani Olejnik do tejże starowinki mi spierdalaj, stara kurwo. No to, a ja stałem 30 centymetrów obok, no to się wściekłem, mówię, jak pani się odzywa? I one uciekły, nie? Wtedy Olejnik jeszcze chodziła w takich dżinsach 3XL, nie, czarna kurtka, bo ona jeszcze wtedy była nie taka wyszczuplona, nie, tak. Uciekły w ten tłum. Wylałam tyle łez i w studiu radiowym, i w studiu telewizyjnym, i w tych korytarzach radiowych, i moi koledzy, że niech pan mi się nie każe powstrzymywać, ja dobrze? Niczego, i proszę nie wykorzystywać tego nastroju, panie pośle. Naprawdę. Ja niczego nie każę. Natomiast naprawdę, pani... proszę nie wykorzystywać tego nastroju, bo tak się nie robi. Pani redaktor... Trzeba powiedzieć jasno. Tak zadecydowaliśmy my. I pani, będzie pani spokój, redaktor, a nie, że teraz będzie ale powiedziałem to już trzykrotnie. Między księżmi a panem. Powiedziałem to już trzykrotnie, ale rozumiem, że cel jest taki, że na koniec zostanie powiedziana racja pani redaktor. Ja nie mogę sobie pani odmówić złośliwości. Och, tak trochę. Monika Olejnik, dziękuję bardzo. Teraz czarno na białym, zna pan tytuł? Tak, tak, oczywiście. To proszę powiedzieć. Ale co, to jest problem. Ten tytuł, tak. A, chciałem się pani zapytać, a wie pani, Konrad Wallenrod, co napisał? Pan nie wie? Nie wie pani, nie wie, nie wie pani, nie wie, nie wie pani, nie wie pani. Dziękuję bardzo, to była kropka na i.